południe nasz rejs z Gdańska dobiegał końca. Dopływaliśmy do niewielkiego portu w Nynäshamn, oddalonego prawie 70 km od Sztokholmu. Za lewą i prawą burtą widać było liczne mniejsze i większe wysepki u wybrzeży Szwecji. To one są głównym powodem, dlaczego prom nie wpływa wprost do Sztokholmu. W archipelagu sztokholmskim tych wysepek jest aż 24 tysiące, więc manewrowanie pośród nich takim kolosem jak Skandynawia wydłużyłoby cały rejs o kolejnych 5 godzin. Na zobaczenie Sztokholmu i zakosztowanie jego atmosfery musiało nam wystarczyć raptem półtora dnia. By nie tracić cennego czasu, skorzystaliśmy z pomocy specjalistów, usytuowanego w centrum Sztokholmskiego Biura Informacji Turystycznej, którego głównym zadaniem jest jak największa promocja miasta i profesjonalna pomoc w przekazywaniu niezbędnych wiadomości z życia stolicy. W tym skomputeryzowanym centrum pełno jest najróżniejszych map, przewodników i broszurek. Tutaj nabędziemy też specjalną sztokholmską kartę turysty, która umożliwia wchodzenie, bez dodatkowych opłat lub z dużą zniżką, do większości muzeów, galerii lub na imprezy kulturalne oraz która ułatwia zwiedzanie miasta na przykład specjalnym autobusem turystycznym. My z racji naprawdę krótkiego pobytu w Sztokholmie zdecydowaliśmy się skorzystać z przygotowanej dla tzw. jednodniowych turystów ekspresowej opcji ujrzenia zaledwie kilku atrakcji. Zatem cóż, pozostał tylko szybki rzut oka na oferowane w sklepikach Centrum Turystycznego suweniry. I w drogę!